Cześć, Miał z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę historycznie o klimatach, które bardzo lubię, czyli wczesne średniowiecze. Od jakiegoś czasu w przestrzeni telewizyjno-internetowo-netflixowej istnieje serial pod tytułem Wikingowie. Serial opowiadający losy na poła mitycznej postaci pana Ragnara Lodbroka, czyli pana Ragnara Włochate Portki, tak można mniej więcej przetłumaczyć jego nazwisko. Serial rewelacyjnie zrobiony, serial, dzięki któremu utwierdzam się cały czas w przekonaniu, że Netflix to jest zajebista sprawa, bo na Netflixie akurat ten serial sobie obejrzałem któregoś razu. Serial w końcu pokazujący troszeczkę tamte czasy, aczkolwiek oczywiście jak serial komercyjny, no to upraszczający bardzo wiele rzeczy, koloryzujący bardzo wiele rzeczy i generalnie nie jest to źródło informacji, na podstawie którego można było na przykład pracę naukową napisać, prawda? Generalnie Ragnar w tym serialu skupia w sobie wiele cech, wiele czynów wielu innych, różnych, znanych wikińskich bohaterów, wikińskich, czyli skandynawskich. Tak jak mówiłem kiedyś już w poprzednim filmie, zdaje się, chyba kiedyś kręciłem coś o wikingach z okazji odkrycia Ameryki. Nazwa Wiking nie odnosi się do jakiejś narodowości. Wiking raczej, według znawców tematu, określa formę życia tych ludzi ze Skandynawii, z Danii, Norwegii, Szwecji i tak dalej, polegającą na rajdach, na podbijaniu sąsiednich, ale również czasami dalekich krain. Wiking to był po prostu zawód, nie narodowość. O, może w największym uproszczeniu można w ten sposób powiedzieć. Z serialu można troszeczkę się dowiedzieć o wikińskich wierzeniach, o wikińskich przygodach i tego typu rzeczach, polecam. Ale jak w tym wczesnym, bardzo średniowieczu wikingów widziały ich ofiary? To jest dosyć ciekawa sprawa. Wiele wiemy o tamtych czasach. Przede wszystkim zachowało się bardzo wiele dokumentów sporządzanych przez skrybów chrześcijańskich z Anglii, z kraju Franków, którzy opisywali na świeżo, można powiedzieć na gorąco, rajdy wikińskie po ich okolicach. Zachowało się również wiele skandynawskich utworów, wiele pieśni bardów, ówczesnych bardów, wiele tak zwanych sag. Trzeba jednak pamiętać, że sagi, tak zwane sagi wikińskie, powstały praktycznie wszystkie dopiero około XIII wieku i praktycznie wszystkie powstały na Islandii. Nie są to bezpośrednio pisane na gorąco, na kolanie przez kolegów Ragnara wspomnienia z ich wypraw bojowych. Wiele informacji jednakowoż mamy, bardzo dokładnych informacji o tamtych czasach. Nie tak jak niestety o tamtych czasach z terenów naszych ziem, dzisiejszej Polski. I co wiemy? Co wiemy o pierwszych spotkaniach szeroko pojętych ludzi wiary chrześcijańskiej z tymi straszliwymi poganami spod znaku Odyna i Tora? Otóż w lecie 793 roku, w pewien czerwcowy wieczór, niektóre źródła ówczesne podają, że był to 8 czerwca 793 roku, mnisi z klasztoru Lindisfarne na świętej wyspie u wybrzeży Northumbrii spotkali się twarzą w twarz
z Wikingami. Tak będziemy używać tej nazwy mniej więcej. W serialu Wikingowie oczywiście byli to Wikingowie pod wodzą Ragnara. W rzeczywistości trudno powiedzieć. No, nie jest to pewne, czy to był pan Ragnar. Aczkolwiek cały przebieg zajścia wyglądał dosyć podobnie jak w serialu. Zachował się opis sporządzony praktycznie na gorąco przez przebywającego w pobliżu mnicha, który chwilę, zaraz kilka dni po ataku, mnich ten w ogóle był wcześniej bywalcem wielu europejskich dworów, był dosyć znanym skrybą, wykształconym gościem, pisał różne tam kroniki różnych krajów itd., itd. I on trafił w pobliżu tego klasztoru w Lindisfarne kilka dni po pierwszym udokumentowanym przez niego między innymi najeździe wikińskim na dzisiejsze, można powiedzieć, wyspy brytyjskie. Wikingowie złupili ten klasztor praktycznie bez żadnego oporu ze strony mnichów. Mnisi byli zszokowani. Byli zszokowani, że ktokolwiek może tam wejść, zniszczyć ich relikwie, zabrać monstrancje, zrywać im krzyże ze złota, zabierać złote monety, bezcześcić święte miejsca i ołtarze. Mnisi byli w szoku. Dlaczego? Klasztor w tym miejscu istniał od 635 roku. Był założony przez irlandzkiego pustelnika, świętego Aidana. Został świętym dzięki temu, między innymi, że założył ten klasztor. I przez te ponad 150 lat mnisi w tamtym miejscu żyli przez nikogo nie niepokojeni. Ówczesna technologia podróży morskich bardzo utrudniała przedarcie się Wikingom z terenów dzisiejszej Norwegii, ewentualnie Szwecji, przez Morze Północne aż do Wysp Brytyjskich. W tej chwili to się wydaje, że to jest niewielka odległość. No, jak na tamte lata, to była wyprawa na kraniec świata dla Wikingów. Tym bardziej, że łodzie wikińskie, drakary, w pierwszym okresie były przeznaczone raczej do żeglugi śródlądowej po rzekach oraz żeglugi przybrzeżnej. Podróż przez Morze Północne była wielkim dokonaniem ówczesnych skandynawskich szkutników i przede wszystkim nawigatorów. O tym, w jaki sposób nawigowali, może opowiemy sobie w jednym z kolejnych filmów. A teraz wracamy do wydarzeń z 793 roku. Jakie echo rozległo się po Northumbrii po spacyfikowaniu tego klasztoru w Lindisfarne przez Wikingów. Generalnie przypomniano sobie przepowiednie, według których jakiś czas wcześniej wieszcze różni twierdzili, że widzieli znaki przerażające, które mogły zwiastować karę boską, która tych mnichów mogła spotkać. Były to trąby powietrzne, błyskawice. Niektórzy widzieli, słuchajcie, ogniste, latające nad wybrzeżem morskim smoki. Wszystko to zwiastowało jakoweś nieszczęście, które mogło tą spokojną krainę Northumbrii spotkać. Według niektórych duchownych, którzy zajęli się badaniem tego ataku, pierwszego udokumentowanego ataku na Wyspy Brytyjskie ze strony Wikingów, atak Wikingów, atak ludzi północy, Nordmanów, albo Normanów, jak niektórzy lubią mówić, był karą boską i okrucieństwo tych Wikingów było narzędziem Boga, które miało, było narzędziem Bożej sprawiedliwości, które miało przywrócić do pionu tych wszystkich, którzy nie chcieli prowadzić życia ubogiego, życia polegającego na służbie Jezusowi Chrystusowi, tylko opływali w dostatki,
paśli się, leniwili i w ten sposób sobie żyli jak pączki w maślu. Tak ten atak na ten klasztor był widziany, że to była kara boska za grzechy duchownych na Wyspach Brytyjskich. No, Wyspy Brytyjskie to jest dosyć karkołomne stwierdzenie, jeżeli chodzi o tamte czasy. Jednakże słuchajcie, tak jak mówię, wszyscy uważają, że to był pierwszy atak na rejon Anglii, Szkocji i tak dalej. Jednakże są pewne informacje w ówczesnych kronikach, które sugerują, że już 4 lata wcześniej, w 789 roku, 3 statki wiosłowe, jak są określone w tej kronice, co wskazuje na możliwość, że mogły to być wikińskie drakary, pojawiły się u wybrzeży Dorset, przybijając na znajdującą się u tych wybrzeży malutką wyspę Portland. Miejscowy król Wessexu, Beorhtric, wysłał na spotkanie tychże statków swojego urzędnika, który akurat przebywał z misją w pobliskim Dorchester. Urzędnik, nawet wiadomo jak się facet nazywał, nazywał się Beduhird. Urzędnik przybył przywitać tychże przybyszy na wyspę Portland. Chciał się zapytać właściwie, co wy panowie tutaj robicie. Rozmowa z przybyszami skończyła się jego śmiercią. Wszystko wskazuje na to, że te 3 statki, ten kontakt z 789 roku, był to kontakt z wikingami z pobliskiej Danii. Oni nie mieli do przebycia Morza Północnego. Wystarczyło tylko troszeczkę przepłynąć Kanał Angielski, dzisiaj nazywany Kanałem La Manche, i już byli w ogródku i witali się z gąską. Nie wiadomo, jak się skończył ten pobyt tych 3 drakarów u wybrzeży Dorset, jednakże to jest taka wzmianka, która sugeruje, że już coś tam się zaczęło dziać, że chłopaki wikingowie stwierdzili, że mogą łatwo wzbogacić się na wyspach. Atak na Lindisfarne spowodował kolejne ataki, skoro było tak łatwo i zdobyli potężne łupy, spowodował kolejne ataki na Northumbrię. Kolejny atak miał miejsce już rok później, w 794. Następny atak już w 796, 2 lata później. Jednakże ten atak w 796 roku skończył się dla najeźdźców tragicznie. Tutaj nie napotkali wyłącznie mnichów. No i popełnili błąd prawdopodobnie w tym, że nie docenili tego, że ludzie mogą się zacząć buntować przeciwko bezkarnemu łupieniu. W 796 roku 3 wikińskie drakary wpłynęły w ujście rzeki Tyne. Kierując się w górę tej rzeki, prawdopodobnie chcieli dopłynąć do znajdującego się w górze rzeki klasztoru Jarrow, no ale tam nie dopłynęli. Załogi tych 3 drakarów zostały w zasadzce wycięte w pień, a drakary spalono. Gdy sytuacja w Northumbrii zaczęła się komplikować, wikingowie z wybrzeża dzisiejszej Norwegii stwierdzili, że trzeba poszukać troszeczkę łatwiejszych celów, takich, które się jeszcze tego nie spodziewają, i zaczęli atakować inne rejony, omijając troszeczkę na jakiś czas Northumbrię. Zaczęli atakować Szkocję, wybrzeże wschodnie i zachodnie nawet Szkocji. Jak już byli na zachodnim wybrzeżu, to mieli bardzo blisko do Irlandii. Irlandię tam strasznie kotłowali i ściągali z niej straszne haracze, szczególnie z klasztorów znajdujących się w tamtym miejscu. Atakowali również, i to przede wszystkim wikingowie z Danii, atakowali państwo Franków. Przykładowo w 799 roku duńscy wikingowie złupili klasztor Saint-Philibert, który znajduje się u ujścia Loary, rzeki chyba znanej wszystkim ze sławnych zamków nad Loarą, prawda? Teraz znany. Wtedy jeszcze tam zamków nie było, najwyżej warowne grody. Bardzo popularna jednakowoż była Szkocja, ze względu na to, że duże odległości od zbrojnych garnizonów powodowały to, że włości
klasztorne były najczęściej niebronione albo bronione bardzo słabo. Tak sobie Wikingowie upodobali Szkocję, że traktowali Szkocję ówczesną niemalże jak bankomat. Słuchajcie, na wyspie Iona, na zachodnim wybrzeżu Szkocji, znajdował się klasztor założony przez irlandzkiego mnicha Columbę, fajnie się nazywał, w 563 roku. Było to takie tamtejsze centrum pielgrzymkowe, ze względu na to, że to był bardzo stary klasztor, już istniejący prawie od początku chrześcijaństwa w tamtym rejonie świata. No i była to taka ichnia Częstochowa, można powiedzieć. Tłumy pielgrzymów, którzy chcieli obejrzeć szczątki tego świętego mnicha, założyciela tego klasztoru. Wielkie skarby, dużo złota, dużo dóbr materialnych. No i Wikingowie zrobili sobie właśnie z tego klasztoru taki bankomat, jak wspomniałem. Był atakowany w 795 roku. Poczekali potem parę lat, żeby tam się to wszystko odbudowało, żeby zgliszcza pobudowali, żeby nowa partia mnichów przyjechała. No i zaatakowali go w 802 roku. Potem znowu poczekali 4 lata. Zaatakowali w 806 roku. Ten atak z 806 roku był bardzo brutalny, gdyż wybito tam praktycznie wszystkich mnichów, którzy się w tym klasztorze znajdowali. Poprzednie ataki kończyły się po prostu łupieniem dóbr doczesnych, a w 806 roku coś musiało Wikingów wkurwić i generalnie 68 mnichów z tego zgromadzenia zakonnego zginęło. W 807 roku bracia zakonni, ci, którzy przeżyli, oraz nowicjusze, którzy do tego klasztoru przyjechali, stwierdzili, że no nie ma co dalej w tym miejscu egzystować, no bo przebywanie tam grozi śmiercią. Jak któryś zakonnik dostawał przydział do tego klasztoru na wyspie Iona, to prawdopodobnie czuł się tak jak urzędnik III Rzeszy, jak dostawał przydział na front wschodni. Rozumiecie? Podobne zagrożenie. Także w 807 roku ci zakonnicy przenieśli się, całe swoje zgromadzenie zakonne przenieśli do Kells w Irlandii. Jednakże kilkunastu mnichów, zachęconych przez przeora klasztoru, Blatmaka MacFlina, tak się ten przeor nazywał, kilkunastu mnichów postanowiło zostać i zaczekać na spodziewany najazd Wikingów kolejny. Nie mogli się pogodzić z tym, że tak bezkarnie byli, że tak powiem, rzezani przez lata i nie stawiali się, nic nie robili. Chcieli pomścić swoich braci i chcieli zostać męczennikami za wiarę, ci zakonnicy. Jak się możecie domyślać, 2 lata później zostali męczennikami za wiarę. Wszyscy zginęli w najeździe wikińskim w 809 roku. Napady trwały przez lata. Wikingowie pustoszyli wybrzeża Szkocji, Irlandii, Anglii, gdzie znajdowali dobre, słabo bronione źródełko. Tam potrafili atakować nawet kilka razy w ciągu miesiąca, jak miało to miejsce w Armagh, w klasztorze w Armagh, gdzie w 832 roku właśnie ten klasztor 3 razy złupili w ciągu jednego miesiąca. 3 różne grupy Wikingów. Ci, co byli na końcu, pewnie byli mocno rozczarowani. Państwo, wspomniane przeze mnie państwo Franków, tutaj mała taka dygresja. Państwa Franków nie należy mylić z Francją. Państwo Franków było to germańskie królestwo, powstałe na terenach dawnej rzymskiej Galii. Francja jako taka, jako królestwo chrześcijańskie, królestwo Francji, powstała dopiero w XI wieku, jakiś czas później. W każdym razie państwo Franków było najeżdżane przede wszystkim przez Wikingów z Danii. Szkocja, Northumbria przez Wikingów, tak jak wspomniałem, z dzisiejszej Norwegii, Szwecji i tak dalej. Przemoc rozlewała się straszliwa na tę ziemię. Taktyka walki nieznana dla ówczesnych wojów, chrześcijańskich wojów zachodniej Europy, była brutalna i skuteczna. Zdolności szkutnicze w
powodowały i statki, doskonałe statki drakary, które mogły wpływać w rzeki, były niezależne od pogody, wiatru, gdyż posiadały napęd wiosłowy również, powodowały, dawały wikingom przewagę zaskoczenia. Nikt nie mógł czuć się spokojnie. A skąd właściwie ci wikingowie wzięli się w tej Norwegii, w Szwecji, w Danii? I dlaczego byli tak wyjątkowi, że praktycznie złupili cały ówczesny znany świat i zrobili jeszcze więcej ciekawych rzeczy? Skąd oni się wzięli? O tym mam nadzieję w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Cześć.